O, sztuka! Najdoskonalsza kochanka. Ty zakułaś się w niej w okowach szaleństwa, a ja? Bez pamięci chwalący w niemym podziwieniu z bledu szczęścia. Uniżony ja! Uniżony ty! Wątły ja! Wątły ty! Pokorny ja! Objąć bym cię chciał! Umysłem! Oto stoję, obdarty z fałszu, obłudy i kłamstw. I czekam, jak bezlitosnym ostrzem rzeczywistości zetniesz ją! Także raz na mnie posłuchaj. O, sztuko. Jestem jak balonik zielony w kolorze nadziei, że przyjdziesz, najdroższa przyjaciółko, napełnisz mnie swą świetnością i... Co? I będę duża. Taka... Pełna! Pełna na tyle, że stojąc na scenie będę wylewać siebie! A oni... Oni będą mnie kochać. Będą spijać każde słowo. Śledzić każdy ruch. Słabe, by dążyli ku niemu desperacko. Będą mnie kochać. Jak zastygają mi mięśnie. Czuję ten dreszcz od stóp do głów. Ten impuls, który mówi mi, że co? To wszystko bez sensu! A ja czekam, jakbym tylko czekać potrafiła. Na dzień, na noc, na kawę, na autobus. Mają oni tkają moją historię pojedynczą nicią, a ja patrzę, jak ona się urywa i czekam. Nie no kurwa, gdzie ty zrosłeś? Ale Mateusz, to co? Co? To jest śmieszne, to co to jest?
tyle różnych pomysłów, że możemy sobie po prostu wymyślić coś innego. Dlaczego nie? Na przykład weźmiemy sobie jakiś humor sytuacyjny? Nie! Dobra. To może jakąś groteskę? Nie! Parodię? Nie! To zrobimy inaczej. Pójdziemy w coś niekonwencjonalnego, w coś takiego, wiecie. No. Coś takiego jak wiązanie butów, łyżeczką do herbaty, przy akompaniamencie japońskich instrumentów wdrożonych. Nie! Dramatyczne monologi ku zaskoczeniu też? Nie! Wiecie co? Róbcie sobie ten spektakl. Naprawdę. Na zdrowie. Ale wiecie, że ja i tak nie wrócę, prawda? No. Waśka, wiesz? Musisz posprzątać, kurwa. Super! Ja mam sprzątać po tobie, zawsze! Jeszcze będziecie pagać! O, Jadziu! Prosimy cię, wróć do nas! A teraz się skupcie, bo my musimy wymyślić coś takiego, wiecie, takiego pomocnego, z takim pierdolnięciem. Widzisz, Jadziu, kwestia jest taka, że właśnie nie wiemy, bo wszystko było, rozumiesz, wszystko. No co? Co było? Patologiczna rodzina? Była. Usuwanie dzieci? Było. Alkoholizm i czeczeńskie problemy też były. Wszystko było, Jadzia, wszystko. Co wy chcecie do cholery pokazać w tym waszym dziełku? Co? Pupę. Co? Uspokój się i przestań głupio żartować! Właśnie. Bo nie mamy na to czasu, rozumiesz? Jakoś Gombrowicz pokazał pupę w pełnej klasie i nikt go głupa właśnie posącał. Ja, ty jesteś najporządku! Może i pokazał, ale to nie zmienia faktu, że to też już było! Sobie nie myślę. No problem w tym... No, w czym? Że zabieramy się do tego od dupy strony, jak jesteśmy w temacie. Potrzeba tam od podstaw. Od koncepcji. Póki co, tak to nie stwierdzono, więc... I tu jest pies pogrzebany. Żeby zrobić dobry spektakl. Trzeba pokazać ludziom coś, co zrozumieją. Coś niezbyt wyszukanego, ale coś takiego, no wiecie, coś takiego... Co jest dla nią, dla nich, być może codziennością, coś, co jest dla nich niezbyt przytłaczające, ale zarazem takie mądre, takie okalające, takie wiecie, takie... No? Takie coś, co jest dla nich jak... No? Dobrze prosperujący kompleks basenów kąpielowych! Co? Oczywiście, Maciej, super. Świetne. Ekstra. Coś to może inaczej. Może... Pobawmy się w teatr! Teatr? A co to jest? To ten coś, nieważne gdzie, w którym tworzy się nowe życie i świat! Nie, nie. A skąd ty wzięłaś te pseudointeligentne gówno? Matka, za ludzi trzeba kopać, ale po prostu tak zwyczajnie. Czy to ja? Pokażmy im fragment typowego życia w rodzinie. Życie w rodzinie? Tak! Po co? Wam to wszystko jak łopatą. Patrzcie tylko. Thank you.
nie czujesz tej rodzinnej atmosfery? Monologii. Mieliśmy
pojawia się z wnętrza i zewnętrza. Wszystko nam jest nie rozumiem. A ja proszę cię, no. Proszę cię. Obiecaj mi, Mati, obiecaj, że będziesz stał na tej scenie. Będziesz wielkim aktorem i oni będą śledzić twój każdy ruch. Thank you.
Nie rób. To nie jest dziewczyna. Wiesz, to wygląda jak wygląda, ale mimo wszystko jest. Jadziu, nie. To nie jest dziewczyna. Ale Mateusz, chyba widzę. Jadziu, to nie jest zwierzątko. Tamtyś kupił Jadzi zwierzaczko. Ojeju! No, to jest koszmar! Daj głos! No, daj głos! Co, można myśli, Janno?
Litwo!
macę niż ten tylko się dowie, kto ci straci. Dziś piękność... Kto cię straci? Dziś piękność twą chwałę zdobił widzę i opisuję, bo tęsknię ten powiek. Hea! Bardzo święta, co ja w tej drogi często chodzę. I chodzę się dziś prawie. Ty, co wrót domkowy nowogródzki, ochraniasz jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia przywróciłaś cudem. Ja mam teraz występować i zgubiły się moje buty do stępu, kretynie. Ty zawsze robisz. Chodź mi powiedz. Zawsze musisz zrobić. Ty żaruj się tym swoim tłustą mordą, czy co? Sam masz tłustą mordę. Tak na to wszystko! Co sister?
zrobiłeś. Może trzeba coś wymyślić, wiesz? Że trzeba się kultywować. To się kultywuje. Ty łysa! Asia. Odbyw się! Aśka! Aśka, tak chcesz? Aśka! Aśka! No to jest Aśka! Perspektywiczni. Mówili. Artyści. Mówili.
Babcia? Wiecie, że gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadki. Thank you.